myślę, że dobrze by było tak, żeby brał, bo jesteśmy widoczni, także ja zaraz powiem każdym, żeby brał maskę już, także. Drodzy Państwo, pozwolę sobie odczytać ustawę o samorządzie gminy, artykuł 20, ustęp 1b. Obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obraz są udostępniane na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Prosiłbym Państwa o założenie masek. Chyba wszyscy mają. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Witam Wysoką Radę, witam Pana Wójta, witam Panią Wicewójt, witam Panią Skarbnik, również witam Radcę Prawnego. Bardzo miło jest mi przywitać mieszkańców, którzy oglądają nas online lub będą oglądać dzisiejszą naszą sesję w późniejszym terminie. Drodzy Państwo, otwieram 29. sesję Rady Gminy Miedźna 8. kadencji. Przejdę do czytania planowego porządku obrad 29. sesji Rady Gminy Miedźna. Pierwsze otwarcie 29. sesji i stwierdzenie jej prawomocności i bardzo proszę o stwierdzenie kworum. Poczekamy jeszcze pan radny. Dziękuję bardzo. Obecnych na sali jest 15 radnych. Obrady są prawomocne. Kolejnym punktem jest ustalenie porządku obrad 29. sesji. Dalej przyjęcie protokołu sesji 28 z dnia 10 grudnia 2020 roku. Czwartym interpelacje i zapytania radnych. Piąty przedstawienie projektu budżetu na rok 2021. Szósty, przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów do przedłożonego projektu budżetu gminy Miedźna na rok 2021. Siódmy punkt to jest przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Miedźna projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem. Dyskusja nad projektem budżetu. Dziewiąte, omówienie i podjęcie uchwał. Projekt A29 w sprawie letniej prognozy finansowej gminy Miedźna na lata 2021-2029. Projekt B29 w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2021. Projekt D29 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych na 2021 rok. Projekt E29 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Miedźna na lata 2021-2023. Projekt F29 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania pomocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Miedźna na lata 2021-2026. Dziesiątym punktem są odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. Informacja wójta gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w gminie Miedźna. 12. Wolne wnioski i zapytania. 13. Zamknięcie obrad 29. sesji Rady Gminy. Drodzy Państwo, Wysoka Rado, czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi, wnioski do odczytanego porządku obrad? Panie radny, bardzo proszę, no i później Pan Wójt. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, zgodnie z moją prośbą z ostatniej komisji prosiłbym o uzupełnienie porządku obrad o uchwałę, która mnie dotyczy i o którą prosiłem, żeby została podjęta na tej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu. Jeszcze teraz proszę Pan Wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam taką prośbę, aby wprowadzić dwie uchwały budżetowe. Wczoraj były omawiane na Komisji Finansów. Jedna to jest, proponuję projekt G29, dotyczy
zmian uchwały Rady Gminy z 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miedziana na lata 2020-2029, a drugą ewentualnie nadać brzmienie H29 w sprawie zmian uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Miedziana na rok 2020. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie radny, dziękuję panie wójcie. Drodzy państwo, mamy w takim razie wprowadzone 3 zmiany w planowanym porządku obrad. W takim razie wnoszę o zmianę planowego porządku obrad, ale pierwsze o przyjęcie 2 wniosków i tutaj również wniosku pana radnego Janusza Starzyc. Więc może pierwsze, w pierwszej kolejności byśmy przyjęli te pierwsze 2 wnioski. Ja sobie je tutaj pozwolę odczytać. Pierwsze jest w sprawie zmiany uchwały numer 29. Kto jest za zmianą planowego porządku obrad i wprowadzenie tego wniosku do projektu uchwały? Bardzo proszę. Pani Józefa Waliczek, jeszcze poczekamy. Tak, pani radna, poczekamy. Spokojnie. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Mamy jednogłośnie 15 głosów za pierwszym wnioskiem. Dziękuję. Drugi wniosek, który przedstawił pan wójt. Bardzo proszę również o głosowanie. Dziękuję państwu. Wniosek został przyjęty jako planowany porządek obrad po zmianach. I trzecim, a właściwie pierwszym jest wniosek pana radnego Starzyca o wprowadzenie jako ostatniego podpunktu uchwały odnośnie wygaśnięcia mandatu radnego. Więc to pan radny prosił jako ostatni podpunkcie, więc bardzo proszę również tutaj o pierwsze ogłosowanie, czy wprowadzamy ten wniosek. Bardzo proszę. Przepraszam, drodzy państwo, pierwszym był zmiana uchwała, drugie były zmiany uchwały i teraz wprowadzamy trzeci. Panie przewodniczący, zgodnie z informacją tutaj w trybie głosowania, pierwszy wniosek był w sprawie zmiany porządku obrad, wprowadzenie do porządku 2 dodatkowych projektów uchwał, więc jak sądzę, to są te od pana wójta. A drugi wniosek brzmiał w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, więc jak mniemam, chodzi o wniosek pana Starca. Dobrze, rzeczywiście został, wyświetliło mi się teraz tutaj u mnie na monitorze. Czy tutaj przez asumpcję państwo chcą jeszcze raz to powtórzyć, czy możemy to bezpośrednio już wprowadzić? Dobrze, w takim razie, drodzy państwo, przejdziemy nad głosowaniem o ustalenie porządku obrad po zmianach. Dziękuję. Mamy jednogłośnie 15 głosów za. Planowany porządek obrad został zmieniony. Zostały podpięte 3 wnioski. W takim razie tutaj bardzo państwa proszę o chwilę uwagi. Pani Ania dokonam to wprowadzi do programu e-sesja i będziemy dalej prowadzić dzisiejsze nasze spotkanie.
o chwilę cierpliwości. Prosimy Państwa o odświeżenie tabletów. Panie Aniu, mam już teraz wszystko w porządku, tak? Mhm. Dobrze, była chwilowa mini przerwa techniczna. Drodzy Państwo, kolejnym punktem planowego dzisiejszego naszego spotkania jest przyjęcie protokołu sesji 28. Drodzy Państwo, z protokołem się zapoznałem, odczytałem. Nikt z Państwa również nie wnosił żadnych uwag do Biura Rady, że coś jest z nim nie w porządku, został przez mnie podpisany. Więc bardzo proszę o przyjęcie tego protokołu sesji 28 bez odczytywania. Mamy 14 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, a więc protokół z sesji 28 został przyjęty. Czwartym punktem są interpelacje i zapytania radnych, żadne tutaj nie wpłynęły. Kolejnym, piątym jest przedstawienie projektu budżetu na rok 2021 rok. Panie Wójcie, Pani Skarbnik, bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Zanim Pani Skarbnik przejdzie do szczegółowego przedstawienia budżetu na rok 2021, powiem Państwu, że budżet, który został Państwu przedstawiony na komisjach, omawiany na komisjach, przedyskutowany, śmiem twierdzić, że jest budżetem bardzo ambitnym. Ogrom inwestycji, potężne inwestycje, zagrożeń widzę
Na pewno są zagrożenia finansowe, zagrożeń widzę jedynie zagrożenia pandemiczne, które występują i tutaj bym się tego jedynie obawiał. Pozostałe rzeczy są realne do spełnienia i do zrobienia. Pierwszą część inwestycji, które są ujęte na rok przyszły, były projektowane przez dłuższy czas już w obecnej kadencji. W związku z tym myślę, że będą tutaj realizowane. Został on opracowany przede wszystkim, Szanowni Państwo, w oparciu o to, co Państwo radni mówiliście, czego potrzebujecie w swoich miejscowościach. Na pewno nie wszystkie życzenia zostały spełnione, ponieważ musimy to kroić i szyć w miarę możliwości finansowych, ale również o to, co mówili mieszkańcy, czego oczekują mieszkańcy i to, co wyrażali na swoich spotkaniach sołeckich. Tyle wprowadzenia z mojej strony. Pani Skarbnik, proszę o przedstawienie projektu uchwały budżetowej. Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pani Skarbnik, jeśli można włączenie mikrofonu. Włączyłam. Tak. To może troszkę przybliżyć, no bardzo bliżej, tak. Teraz lepiej? Tak, zdecydowanie. Ja w nawiązaniu do słów pana wójta podam parę faktów liczbowych. Sam projekt budżetu został sporządzony na podstawie informacji przekazanych przez ministra finansów, wojewody śląskiego oraz oczywiście skorygowane o dane sprawozdawcze jednostki za lata ubiegłe. Tutaj są wzięte pod uwagę rok 2018 i 2019. A także plan budżetu według stanu na dzień 30 września obecnego roku. Uwzględniono również środki unijne, które wynikają bądź z podpisanych umów o dofinansowanie zadań, bądź też ze złożonych wniosków aplikacyjnych. Tak jak pan wójt tutaj wspominał, pomimo tej trwającej epidemii i naprawdę bardzo licznych zmian przepisów prawa, ten budżet udało się opracować, udało się go zrównoważyć, wykorzystując jakby wszystkie możliwości finansowe gminy. Mamy świadomość, że tych potrzeb jest znacznie, znacznie więcej, natomiast faktycznie byliśmy ograniczeni stroną jakby dochodową budżetu, czyli tym, co możemy dysponować. Ja już to powtarzałam, ale powtarzę jeszcze raz. Nasza gmina gdzieś tam daleko się układa w dochodach podatkowych, bo się poziom 77% średniej krajowej. Zadania stale rosną, koszty też, no niestety nie idą za tym dochody i dlatego to planowanie staje się coraz trudniejsze. Szanowni Państwo, projekty uchwał i budżetowe, i budżetowej, i wieloletniej prognozy finansowej uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz branżowych komisji Rady Gminy. Dodatkowo Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu. Tam jest ten deficyt na kwotę ponad 10 milionów, więc znaczny, ale tutaj mamy pozytywną opinię organu nadzoru bez żadnych uwag. Wracając do budżetu. Po stronie dochodów ustalono kwotę 95 milionów, wydatki 104 miliona. Oczywiście mówię w największym skrócie. W stosunku do stycznia roku 2020 dochody bieżące wzrosły blisko o 5%, dochody majątkowe blisko o 200%. Tak to Państwo widzicie, wygląda na slajdach. Ogółem dochody są wyższe o ponad 8 milionów złotych i to głównie ze środków unijnych. Dochody bieżące, bo to jest bardzo ważne dla nadwyżki operacyjnej, wzrosły o kwotę 4 milionów, tu głównie subwencja oświatowa, wyrównawcza, dochody z podatków, opłat lokat, no oczywiście planowane koszty opłaty śmieciowej. Dochody z PIT, które są takim dla nas ważnym elementem budżetu, niestety maleją. Powiem szczerze, dla mnie to jest bardzo niepokojące zjawisko. Mam nadzieję, że to tylko ten rok na skutek nałożenia się zmian przepisów prawa podatkowego i związanych z pandemią i będzie już tylko lepiej, bo niestety za tym spadkiem dochodów idzie wzrost kosztów funkcjonowania zadań
Głównie tu myślę o zadaniach oświatowych. Następne to dochody majątkowe. Tutaj widzimy zdecydowany wzrost. To są te środki unijne, o których wspominałam. Druga strona budżetu to są wydatki. I momencik, ogółem widzimy, że te wydatki też są wyższe, ale one są wyższe głównie z tytułu wydatków majątkowych. To jest kwota powyżej 15 milionów złotych. Przy wydatkach bieżących to jest wzrost około 4 milionów i to nie ukrywam, że te wydatki tu są znacznie ograniczone. Tak jak mówiłam, musieliśmy się zmieścić w możliwościach finansowych tych, co mamy i często przy wielu zadaniach musieliśmy wrócić do poziomu z 1 stycznia 2020, a były nowe zadania. Pamiętajmy, że dodatkowe zadania oświatowe. Pamiętajmy o podwyżce płacy minimalnej, wpłaty na PPK, wyższy odpis na fundusz socjalny i to się wszystko gdzieś tam kumuluje. Wydatki majątkowe, tak jak powiedział pan wójt, 19 milionów. One są realne, one są możliwe do zrealizowania, bo mają zapewnione finansowanie. Te źródła finansowania państwo wszystko macie wskazane. Moim zdaniem, a już troszeczkę tego doświadczenia mam, jeżeli nam nic innego nie stanie na drodze, to będziemy mogli te zadania w pełni zrealizować na kwotę ponad 19 milionów złotych. To, co wspominałam wcześniej, deficyt budżetowy 10 milionów 600. Przyjęto finansowanie jakby z wielu źródeł, wyniki budżetów lat poprzednich na łączną kwotę 5 445 tysięcy. Środki przekazane gminie z budżetu państwa, właściwie rządowego programu inwestycji lokalnych 1 069 000. Niewykorzystanych z lat poprzednich środków z funduszu korkowego to jest blisko 44 tysiące. Pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska na niską emisję 861 tysięcy i kredyt planowany 3 200 zł. Przedstawię graficznie tutaj, jak się to wygląda, żebyście na takim wykresie kołowym państwo mogli w sposób obrazowy zobaczyć te źródła finansowania. One zostały omówione jakby w uzasadnieniu projektu uchwały budżetowej. Spłata kredytów i pożyczek na kwotę ponad 2,2 milionów złotych będzie następowała w ramach wypracowanych wolnych środków. Więc nie mamy tutaj jakby przysłowiowego rolowania długu. To, co nam zostało z rozliczenia lat poprzednich, dajemy na spłatę. Jeszcze bym chciała pokazać taki wykres okołowy, wracając jakby do wydatków bieżących, bo to państwu pozwoli zobrazować, jaką część środków finansowych zostaje przekazana na określony rodzaj zadań. No oczywiście u nas tutaj głównie to, ale myślę, że tylko nie u nas, że to też w wielu samorządach, to jest oświata 35 milionów, to jest blisko 42% budżetu. Następnie ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina 29 milionów, z tego 20 milionów pamiętajmy, że to jest program 500+. Następnie gospodarka komunalna, ochrona środowiska 6 262 000. No tutaj nam się kłania gospodarka odpadami. Administracja publiczna ponad 6 milionów. To nie jest oczywiście tylko urząd, bo to jest jeszcze tutaj CUF, prawda? To jest cała ogólna administracja. Kultura fizyczna, czyli głównie basen 3 miliony. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 378 000. To są nasze instytucje kultury, czyli GOK, biblioteka, transport i łączność 876 tysięcy. Tutaj mamy ten lokalny transport zbiorowy i utrzymanie dróg gminy. Rezerwy budżetowe 870 tysięcy, w tym na cele oświatowe 500 tysięcy, natomiast ustawowa na zarządzanie kryzysowe 260 tysięcy. Bezpieczeństwo publiczne 278 tysięcy, obsługa długu 157 tysięcy, rolnictwo, handel, czyli takie jakby drobne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej 92 tysiące. W ramach wydatków majątkowych, ja myślę, że powiem tu o takich głównych jakby pozycjach, to oczywiście rozbudowa szkoły we Frytku,
Inwestycja na kwotę ponad 12 milionów, rozłożona jakby na 2 lata. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy 2 miliony 350. Modernizacja budynków placówek oświatowych. Tutaj środki norweskie na kwotę około 5 milionów złotych. Budowa ekoparku na terenie Woli 2,2 miliona. To są w 100% środki zewnętrzne do pozyskania. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na kwotę 3,2 miliona złotych i dokończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym. Głównie tu chodzi o adaptację pomieszczeń szkoły, budynku szkoły podstawowej w Miedźmie na potrzeby przedszkola. Też geograficzny jest określony. Z ważnych elementów to jest jeszcze, że projekt uchwały budżetowej uwzględnia wszystkie wnioski SOWEC zgłaszane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, poziom budżetu dla jednostek pomocniczych utrzymano na poziomie roku 2020. Ja myślę, że o budżecie tyle. Ja sobie jeszcze pozwolę powiedzieć na temat wieloletniej prognozy finansowej, chociaż jakby nie ma wymogu ustawowego, ale to też jest nierozerwanie jakby złączona z budżetem. Jest planem budżetu na rok 2021 i lata kolejne. Jako bazę przyjęto tutaj planowane wartości roku 2021. Na kolejne lata do obliczeń posłużono się wskaźnikami makroekonomicznymi ustalone przez ministra właściwego do spraw finansów. Oczywiście skorygowane o dane jakby historyczne naszej jednostki. Prognoza przewiduje wydatki na przedsięwzięcia do roku 2026, natomiast została opracowana do roku 2009, bo na taki okres jest planowany okres spłaty długu. Planowane jest zaciągnięcie kredytu w roku 2001 i 2022. To są kredyty i pożyczki, natomiast faktycznie, czy zostaną one zaciągnięte, to będzie zależało od tego, jak się będzie zmieniać sytuacja finansowa w gminie i jakie będzie rozliczenie budżetu roku obecnego. W zakresie przedsięwzięć prognoza obejmuje kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich, ale też również przesunięcia w realizacji projektów z roku bieżącego i nowe zadania edukacyjne Guganci Edukacji i Mieć na Makniment, czyli to jest budowa tego ekoparku. W zakresie prognozy finansowej na lata 2021-2022 przewidziano budżety deficytowe finansowane wynikami budżetów lat poprzednich oraz kredytami i pożyczkami. Na lata 2023-2029 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek. Prognoza długu tu już mówiłam, o pożyczkach mówiłam. Przy wszystkich tych założeniach na cały okres objęty prognozą finansową są zachowane wszystkie relacje i wymogi wynikające z dyscypliny budżetowej, wynikające jakby z ustawy o finansach publicznych. Ja myślę, że tyle. Dziękuję bardzo. W razie pytań służę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik za przedstawienie projektu budżetu na rok 2021. Kolejnym punktem jest punkt 6. Jest to przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów do przedłożonego projektu budżetu gminy na wspomniany przeze mnie rok. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie Wójcie, Wysoka Rado, odczytam opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna do projektu budżetu gminy Miedźna na rok 2021. W wyniku dokonanej analizy projektu budżetu gminy Miedźna na rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opiniami komisji branżowych, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów stwierdziła, że w wydanych opiniach nie ma wniosków dotyczących zmian w projekcie budżetu gminy na rok 2021. Wydane opinie komisji przedstawiają się następująco. Pozytywna opinia Komisji Samorządu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydana 6 głosami za, 0 głosów sprzeciw, 1 wstrzymujący. Pozytywna opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych wydana 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Pozytywna opinia Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży wydana 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej wydana 3 głosami za,
0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Pozytywna opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wydana 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna wydała opinię pozytywną poprzez głosowanie, w którym brało 9 radnych głosujących 9 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących do projektu budżetu Gminy Miedźna na rok 2021. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Drodzy państwo, kolejnym punktem jest przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłużonym przez wójta gminy Miedźna projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. I tutaj bardzo prosimy również o uzasadnienie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała nr 4200 przez 1 rzymskie przez 183 przez 2020 pierwszego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2020 rok w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Miedźna projekcie uchwały budżetowej na rok 2021. Pozwólcie państwo, że nie będę czytał preambuły czy podstaw prawnych. Przewodniczący Tadeusz Stawowczyk, członkowie Bernadeta Dziedziak i pan Piotr Wybraniec. Uchwala co następuje. Wydaje się pozytywną opinią o przedłożonym przez wójta gminy Miedźna projekcie uchwały budżetowej gminy Miedźna na rok 2021. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Szanowni państwo, z głównych treści, państwo na pewno zapoznaliście się z tą uchwałą, z głównych treści tylko państwu przypomnę, że podstawowe wielkości budżetowe to jest dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zostały zaplanowane w odpowiedniej szczegółowości. Przedłożony projekt budżetowy jest zrównoważony, określa kwotę planu deficytu budżetowego w wysokości prawie 10 milionów oraz wskazuje źródła finansowania tego deficytu. Projekt jest kompletny, obejmuje wymagane załączniki, został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z artykułu 212 ustawy o finansach publicznych. Kwoty zaplanowanych rezerw spełniają wymogi, o których mowa w artykule 222 o finansach publicznych ustawy. Projekt budżetu został opracowany przy uwzględnieniu zasady określającej artykuł 242 ustawy o finansach publicznych. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej wynika, że zostanie spełniona relacja określona w artykule 243 o finansach publicznych ustawy, co jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia dla wójta gminy, które zostały sformułowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Do projektu uchwały budżetowej przedłożone stosowne uzasadnienie oraz wymagane materiały informacyjne. Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono zaopiniowano jak w sentencji uchwały. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie wójcie za przedstawienie uchwały RIO. Drodzy państwo, Wysoka Rado, przejdziemy do dyskusji nad projektem budżetu. Jest to 8 punkt. Zapraszam, bardzo proszę, zapraszam do dyskusji. Pan radny Janusz Starzec, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni mieszkańcy. Podejmiemy za moment uchwałę budżetową. Jest to kolejny trudny budżet, z jakim przyjdzie nam się mierzyć. Ale tak naprawdę żaden z przyjmowanych dotychczas budżetów nie był budżetem łatwym. Od kilku lat nad kierownikami jednostek, którzy przygotowują założenia do budżetu, a także przed panią skarbnik, która razem ze swoim zespołem musi te założenia plus wszystkie inne elementy budżetu spiąć w całość przy zachowaniu oczywiście determinujących ostateczny kształt budżetu, stoi bardzo trudne zadanie. Proszę pamiętać, że przy rosnących kosztach bieżącego utrzymania, mam tu na myśli rosnące koszty mediów czy rosnące koszty wynagrodzeń, maleją tak naprawdę wpływy do budżetu z tytułu podatku dochodowego czy subwencji. Szanowni państwo radni, panie wójcie, podczas jednego z ostatnich spotkań wspólnych posiedzeń Rady Gminy, na które zaproszeni byli pani starosta pszczyńska Barbara Bandoła oraz pan dyrektor szpitala w Pszczynie dr Marcin Leśniewski, mogliśmy zapoznać się z przedstawionymi propozycjami objęcia udziału w spółce, która będzie zajmowała się prowadzeniem działalności szpitala. Mówię o tym dlatego, że ewentualne objęcie udziału w tej spółce będzie miało również wpływ na budżet naszej gminy. Pytanie brzmi, czy my jako Rada Gminy możemy przejść obojętnie obok takiej propozycji? Moim zdaniem nie.
Wiemy doskonale, że to dzięki tytanicznej pracy pana dyrektora Leśniewskiego, pani starosty Bandoły i oczywiście Rady Powiatu Pszczyńskiego udało się uratować szpital przed jego likwidacją. Czy można sobie wyobrazić powiat pszczyński bez funkcjonującego na jego terenie szpitala? Moim zdaniem nie. Zgodnie ze statystykami przedstawionymi na komisji mieliśmy wszyscy obraz tego ilu mieszkańców naszej gminy korzysta z pomocy szpitala w Pszczynie. Z opinii mieszkańców wyłania się obraz szpitala, który działa coraz lepiej i o którym można usłyszeć coraz bardziej pozytywne opinie. Szanowni Państwo, pan dyrektor zamiennie z panią starostą często używają słowa synergia. Tak, synergia, czyli jak to woli współpraca, pozwala na bardziej efektywne działania. Z jednej strony my jako gmina obejmujemy udziały w spółce związanej z prowadzeniem szpitala. Z drugiej strony mamy powiat, z którego to budżetu wykonywane są inwestycje drogowe na terenie naszej gminy. Myślę, że działania pana wójta wraz z panią skarbnik, radnych powinny doprowadzić do objęcia udziału w spółce zarządzającej szpitalem w Pszczynie, co oczywiście nie pozostanie bez wpływu na nasz budżet. Korzystając z okazji, tutaj już w tym momencie dziękuję za uwagę, ale korzystając z okazji, pozwólcie Państwo, że złożę skromny bukiet kwiatów na ręce pani skarbnik. Akurat przy dzisiejszej sesji, gdzie będziemy podejmować budżet, pani skarbnik ma urodziny i z najlepszymi życzeniami chciałbym jej wręczyć skromny bukiet. Dziękuję ślicznie. No, panie radny, bardzo proszę złożyć życzenia. Natomiast co do życzeń, to panie skarbnik, to my wrócimy później, panie skarbnik, także wiemy dokładnie, jak jest. No, jeżeli ktoś z radnych bardzo miło wyszedł przez szereg i chciał tak w oficjalny sposób sam indywidualnie pani złożyć życzenia, no to jak najbardziej. Co do przedstawionego tutaj krótkiej wypowiedzi pana radnego Janusza Starzec, panie radny, ja tutaj również pana zapewniam, że w styczniu będziemy omawiać, jeżeli tematy szpitala w Pszczynie. To jest po części sesja, to jest sesja, nie po części, a sesja budżetowa. Na pewno się to wiele na to skłania, że tam pan coś przedstawił. Natomiast my wracamy do tego tematu już na początku roku 2021. Drodzy Państwo, do dyskusji głosi się pan radny Michał Przewoźnik. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni Państwo, panie wójcie. Czas biegnie. Ledwo co uchwalaliśmy budżet na ten rok, już kolejny. W zeszłym roku, jak Państwo pamiętają, nie zagłosowałem za przyjęciem budżetu, argumentując to tym, że po prostu nie było tam inwestycji w sołectwie Góra. Pan wójt wtedy obiecał, że jeżeli się uda, jeżeli będą oszczędności, to i w Górze będzie się realizować inwestycje i to się po części spełniło. Tutaj dziękuję panu wójtowi za to, że starał się wywiązać z danego słowa. Usłyszałem też wtedy przy okazji, nie mówię, że od pana wójta, ale tak takie głosy do mnie dochodziły, że co ty się tak czepiasz, przecież jesteś radnym gminy Miedźnej, powinieneś dbać o cały budżet całej rady, a nie tylko Góry. Tak, to się zgadza, dbam o ten budżet, aby cała gmina dobrze funkcjonowała, ale jeżeli radni z Góry nie zatroszczą się o sołectwo Góra, to kto ma się zatroszczyć? Także taką mam filozofię i takie podejście i zdania nie zmieniam i zawsze w każdym budżecie analizuję też pod kątem sołectwa Góra. Oczywiście budżet przygotowany przez pana wójta na podstawie złożonych gdzieś tam wniosków mieszkańców, radnych, też jako radni Góry złożyliśmy takie wnioski do budżetu. No i te inwestycje w Górze się pojawiają i za to dziękuję też z tego miejsca w imieniu mieszkańców, bo mam nadzieję, że uda się je zrealizować, to co tutaj zaplanowaliśmy wśród inwestycji drogowych w głównej mierze. Oczywistym jest to, że nie w każdym sołectwie uda się zrobić wielką inwestycję w każdym roku, bo to jest naturalne i każdy, kto ma minimalne pojęcie o funkcjonowaniu gminy, jest tego świadomy i nikt tego nie oczekuje.
Ja myślę, że tutaj w przeciągu roku być może uda się poczynić jeszcze jakieś oszczędności, bo też z panem wójtem rozmawialiśmy i chcę to tu głośno powiedzieć, bo to obiecywałem tym mieszkańcom. Jest jeszcze taka jedna ulica, uliczka w górze. To już nie chodzi, żeby się rozdrabniać, ale pan wójt zna ten temat, bo też o nim rozmawialiśmy. Ulica Ogrodników. Od kilkudziesięciu lat tej inwestycji nie udaje się zrealizować. To oczywiście nie jest powód, żeby obalać ten budżet, żeby być przeciwny, ale chciałem tu, żeby to wybrzmiało, też zasygnalizować, że ci mieszkańcy, to są nasi mieszkańcy, płacą tu podatki i myślę, panie wójcie, że jakoś wspólnymi siłami uda się im to życie też trochę ułatwić, trochę umilić. Gratuluję, panie skarbnik, panu wójtowi konstrukcji budżetu i życzę sobie i wszystkim nam się go udało zrealizować. Być może z niespodziankami, ale raczej tymi miłymi, które też mogą się zdarzyć, bo tak wszyscy pesymistyczni z obawą, że może coś nie wyjść, może jakieś nieprzewidziane wydatki, a ja bym sobie życzył, żeby jakieś nieprzewidziane wpływy się pojawiły. Dziękuję. Dziękuję pani radny. Ja tylko chcę tutaj do tego dodać, na pewno pan doskonale zaznajomił się z projektem budżetu na rok 2021. Wie pan, że tam jest w górze 5 inwestycji, to jedne większe, jedne mniejsze, niemniej one są, więc nie do końca rozumiem pana wypowiedź. Jest to może troszkę dla mnie bardziej indywidualne, ale jak najbardziej dyskutujemy nad tym tematem. Proszę bardzo, do dyskusji głosi się pan radny Mariusz Wojtala. Bardzo proszę. Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni państwo. Pragnę gorąco podziękować panu wójtowi i pani skarbnik za przygotowany projekt budżetu i radzie za taką opinię komisji i całej rady odnośnie tego głównego zadania inwestycyjnego, największego ciężaru w tym budżecie dla naszej gminy, a mianowicie rozbudowy szkoły podstawowej we Frytku, która, jak przypomnę, jest szkołą dla dzieci z Frytku, z Gilowic, z Miedźny i z Góry. Częściowo z Góry i częściowo z Miedźny oczywiście. Bardzo serdecznie pragnę państwu za to podziękować, że to zadanie jest w budżecie. Mam nadzieję, że w tym roku, w nowym roku 2021 uda nam się rozpocząć proces inwestycyjny. Proces budowlany właściwie, bo proces inwestycyjny już się rozpoczął. Przetarg został ogłoszony, czekamy na jego rozstrzygnięcie i na przysłowiowe wbicie łopaty. Mieliśmy nadzieję, że nastąpi to w roku 2020. Niestety z różnych powodów formalnych nie udało się tego zrobić. Jednakże ja mam nadzieję i myślę, że też cała Rada, że to zadanie uda się szybko rozpocząć i też szybko zrealizować, bo potrzeba jest paląca, jeżeli chodzi o rozbudowę szkoły i rozbudowę przedszkola. Nad jedną rzeczą boleję, że nie udało się na czas dokończyć projektu przebudowy ulicy Miodowej we Frytku i Wiejskiej w Miedźnej, tak abyśmy mogli to zadanie projektować w budżecie roku 2021, ale mam nadzieję, że nasza zgoda Rady na realizację projektu, a dalej tego zadania, jest cały czas aktualna. I mam też nadzieję, że i pan przewodniczący, i pan wójt, ale i też nasi partnerzy z powiatu będą bardzo intensywnie lobbować za pozyskaniem środków na tą inwestycję z tego powiększonego funduszu rządowego, Funduszu Inwestycji Lokalnych. I miejmy nadzieję, że jeżeli tylko takie środki się pojawią, to zadanie jak najszybciej pojawi się w budżecie. Być może i przyszłego roku, jeżeli udałoby się takie środki pozyskać, bo z ostatnich informacji przekazanych tutaj na tej sali, na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji przez panią starostę, to zadanie, projektowanie jest już na ukończeniu i czekamy na ostateczny projekt tej przebudowy. Rozumiem, że jak projekt zostanie wykonany, to zadanie będzie w budżecie. Co do innych zadań, to tak jak powiedział mój przedmówca, pan radny Janusz Starzec, niepokojące jest z mojego punktu widzenia
ten spadek dochodów z podatków PIT. To jest faktycznie duże uszczuplenie. To, że koszty rosną, wszyscy wiemy, bo one rosną rok do roku, natomiast wzrost kosztów bieżących również jest niepokojący, jakby ta dynamika wzrostu tych kosztów. Miejmy nadzieję, że ta dynamika wyhamuje i po tych dużych zmianach rządowych, głównie pensji minimalnych, co wpłynęło bardzo mocno na tą część naszego budżetu, będzie można myśleć w dalszej perspektywie czasu o lepszym równoważeniu tego budżetu. Bo faktycznie budżet roku 2021, pani skarbnik i panie wójcie, jest bardzo ambitny, no ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo i miejmy nadzieję, że ten ambitny budżet uda się w przyszłym roku zrealizować. Bardzo dziękuję za możliwość odpowiedzi. Dziękuję panie radny. Ja ze swojej strony tylko chcę dodać i to właściwie podziękować również państwu radnym za wyrozumiałość, bo jakby nie było to inne, największe pieniądze pójdą właśnie na tą planowaną przyszłą inwestycję we Frytku, bo jednak każdy gdzieś tam się zobowiązał, że jako radny, że będzie chciał się wywiązać ze swoich, wobec mieszkańców. Jednak jest to bardzo potrzebne mieszkańcom miejscowości Frydek i że państwo zagłosowaliście nad tym projektem. Drodzy państwo, dalej dyskutujemy nad projektem budżetu, ale widzę, że nikt z państwa nie głosi się do dyskusji. Widzę, pan wójt podnosi rękę. Panie wójcie, bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, Wysoka Rado, dziękuję za te słowa uznania, bo to była ciężka praca. W tym roku budowa budżetu tak naprawdę była szalona, ponieważ dużo osób było na L4, pani skarbnik nie korzystała ze zwolnienia lekarskiego, pracowała po nocach. Taka jest prawda i to też trzeba docenić, za co serdecznie tutaj na forum, nie że muszę, ale chcę. Po prostu chcę z głębi serca podziękować. Konsultacje nieraz między nami trwały do 23:00. Pisaliśmy sobie maile lub dzwoniliśmy, żeby to dopiąć. Ale też tak to wyglądało. Zresztą, panie państwo, słuchając tutaj wypowiedzi państwa radnych, odnosząc się do pana Janusza, szpital bardzo ważny, panie radny, to nie podlega dyskusji. Są w Polsce szpitale, które nie są powiatowe, też funkcjonują i tu proszę bez podtekstów tego nie odbierać. Natomiast państwo dostaliście projekt umowy. Umowy, tak. Tutaj nad nią się musimy bardzo pokłonić, ponieważ są tam pewne rzeczy, które dla mnie są dość dyskusyjne i tutaj myślę, że warto nad tym dyskutować, ponieważ to są pieniądze, to są długoletnie zobowiązania. Zobaczymy też, jak inne gminy się zachowały w swoich budżetach. Nigdy szpital, jeżeli się zwrócił z prośbą o pomoc do nas z naszej strony, mówię z naszej, czyli państwa radnych i mojej, nie został bez środków. Zawsze pomagaliśmy w miarę możliwości i środków, także myślę, że nadal będziemy pomagać bez względu na to, czy wejdziemy w spółkę, czy nie wejdziemy. Decyzja zapadnie w odpowiednim czasie. Natomiast tutaj musimy bardzo, bardzo uważać. Tak, to prawda, panie Michale, ten 2020 rok miał być taki okrojony trochę dla mieszkańców góry. Wiemy dlaczego, rozmawialiśmy na ten temat wiele razy, duże inwestycje były w roku 2019. Tak jak sam pan zauważył, wszyscy mieszkańcy płacą podatki i wszyscy mieszkańcy chcą coś u siebie mieć. A naszą rolą, tutaj wszystkich tak naprawdę, jest pogodzenie tego wszystkiego w miarę możliwości wyważenia. Nie da się wyważyć, nawet co do 100 tysięcy, bo nie ma szans. Ale w miarę możliwości pogodzenie, mieszkańcy wiele czekali na pewne inwestycje, chociaż tutaj mówię o Grzawie, wiele lat skrzyżowanie zrobione, a to będziemy kiedy indziej mówić, ale mówię, to jest to, jeżeli słuchajcie państwo, jeżeli jest współpraca, to pani skarbnik, pani sekretarz, mi również się świetnie pracuje z państwem i w ogóle to jest wtedy komfort pracy. Panie Mariuszu, szkoła, myślę, że od dawna inwestycja oczekiwana. I tutaj cieszę się, że to, co pan zauważył. I to jest właśnie to samo, co mówię, współpraca wszystkich radnych, bo niestety, albo stety z poszczególnych pewnych inwestycji ktoś gdzieś musi zrezygnować, żeby coś powstało, ale są sprawy ważne i ważniejsze. Czasami możemy się różnić. Nawet dobrze, że się różnimy, bo różnica czasami buduje wręcz. I to jest coś bardzo dobrego, bo tak jakby powoduje, że zaczynamy inaczej myśleć, inaczej postrzegać, inaczej rozumieć czasami wręcz, ale to jest właśnie istotne, że w sprawach takich bardzo ważnych jednoczymy się i to wszystko gdzieś nam wychodzi. Odnośnie PIT,
no na to nie mamy wpływu tak naprawdę. Nikt z nas nie ma wpływu, nikt z nas nie ma wpływu na pensję minimalną. Z tym musimy się pogodzić, ale też zauważmy jedną rzecz. My to odczuwamy w budżecie, ale szanowni państwo, z drugiej strony to są też nasi mieszkańcy. Gro naszych mieszkańców, którzy zarabiają minimalne kwoty i też chcą normalnie żyć. I to jest też bardzo ważne i musimy to zapewnić. Pamiętajcie państwo, jaki był rok 19, początek, podnieśliśmy tą pensję, to zrównaliśmy teraz, gdy nawet nie musieliśmy, ale uznaliśmy, że w miarę sprawiedliwości społecznej w naszej gminie będzie inaczej. I to jest właśnie bardzo, bardzo dla nas istotne. Odnośnie ulicy Miodowej, jeżeli tylko będzie projekt i będzie możliwość, wracamy do tematu, panie radny, bo uważam, że to naprawdę to jest potężny bypass w naszej gminie, kolejny. Otwiera nam nowe tereny inwestycyjne. Frydek się świetnie rozwija, stąd te inwestycje, które idą na Frydek. I to, co tutaj trzeba powiedzieć też publicznie, bo mieszkańcy przypuszczalnie nas słuchają, oglądają. W tym roku, w przyszłym roku w budżecie nie jest ujęta Miedźna do końca i w ogóle Gilowice, ale i Miedźna, i Gilowice, szanowni państwo, tak jak kiedyś w tym roku Góra, co mówił pan Michał, nie zostaną bez niczego. Myślę, że ten bagaż zamkniemy, zobaczymy, ile będziemy mieli środków wolnych. Wracamy tutaj do tematu i na pewno będziemy tutaj starali się zrównoważyć naprawdę w miarę możliwości to wszystko. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie wójcie. Drodzy państwo, nikt z państwa nie głosi się tutaj do dalszej dyskusji nad projektem budżetu, to ja może na sam koniec płynęły fajne podziękowania. Kilka tematów, rozmów. Państwo radni, panie wójcie, pani wicewójt, no i przede wszystkim pani skarbnik. Przygotowanie budżetu to ciężka praca wielu osób, jak i ogromna odpowiedzialność. Cieszę się bardzo, że profesjonalizm, jakie państwo włożyliście i zaangażowanie w wykonanie tego projektu, w ten dokument finansowy, został tak zrealizowany. Dziękuję również wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego budżetu, gdy zakłada jakby zrównoważony rozwój naszej małej ojczyzny w tych trudnych czasach, jakie mamy obecnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, drodzy państwo, przejdziemy do punktu 9 dzisiejszego wieczora naszej sesji, omówienia i podjęcia uchwał. Projekt A29 w sprawie zmiany uchwały nr 26/120/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miedźna na lata 2020-2029. Tu jeszcze tylko państwu chcę przypomnieć, że wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie na poszczególnych komisjach branżowych. Bardzo proszę, otwieram dyskusję w tej sprawie. Nie ma, dziękuję, zamykam, więc bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję. Mamy jednogłośnie 15 głosów za. Projekt A29 został przyjęty. Kolejnym projektem jest projekt B29 w sprawie zmiany uchwały nr 26/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2020. Bardzo proszę. Oddanie głosu. No i bardzo proszę się zgłosić. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Dziękuję. Bo jak rozumiem, to jest jeszcze zmiana budżetu na tegorocznego. Jakbym w krótkich słowach pani skarbnik mogła wyjaśnić, bo akurat nie mogłem wczoraj uczestniczyć w komisji budżetu. Myślę, że pozostali radni.
wprowadzamy do budżetu kwotę 309 tysięcy. To są środki na uzupełnienie dochodów gmin. Przysługują one tym gminom, gdzie średnia krajowa dochód podatkowy nie przekracza 85% i to jest wyrównanie do tych 85%. Te środki nie zostają zaangażowane w budżet w tego roku z wiadomych przyczyn. Mamy końcówkę roku. Przejdą do rozliczenia rocznego, końcówki roku i ewentualnego wykorzystania w roku przyszłym. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Panie radny, coś jeszcze tak? Dobra, nie ma, dziękuję. W takim razie zamykam dyskusję i przejdziemy do głosowania nad projektem B29. Dziękuję bardzo. Mamy jednogłośnie 15 głosów za. Kolejnym projektem jest projekt C29 w sprawie letniej prognozy finansowej gminy Mieźna na lata 2021-2029. Bardzo proszę o dyskusję. Nikt się nie głosi, zamykam dyskusję. Bardzo proszę o danie głosów. Dziękuję państwu. Jednogłośnie 15 głosów za. Wysoka Rado, projekt D29 w sprawie budżetu gminy Mieźna na rok 2021. I tutaj bardzo proszę, również otwieram dyskusję jak najbardziej nad tym projektem. Nie ma, dziękuję, zamykam. Więc chyba zostało wszystko mówione, więc bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję państwu bardzo. Projekt budżetu na rok 2021 został przyjęty 15 głosami za. Gratuluję bardzo. Tu może nagrodźmy w ramię, pan Marek już rozpoczął, także mamy, także możemy tutaj jakieś brawo, że projekt został przyjęty. Dokładnie tak, zgadza się panie radny. Ktoś z państwa chce jeszcze coś dodać akurat? Dobra, dziękuję. Drodzy państwo, projekt E29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała. Bardzo proszę o zabranie głosu. Nie ma, dziękuję, zamykam dyskusję. Proszę o oddanie głosu. Również mamy 15 głosów za, więc projekt E29 został przyjęty. Drodzy państwo, kolejnym projektem jest projekt F29 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2021 rok. Zachęcam tutaj również do zabrania głosu. Nikt państwa się nie głosi do dyskusji. Zamykam tutaj dyskusję i bardzo proszę odnieść się do projektu F. Przepraszam bardzo, jest, pojawia się. Proszę radna pani Józefa Waliczek. Ten projekt uchwały oraz dwa kolejne, oczywiście tak jak pan przewodniczący wspomniał, otrzymały pozytywną opinię komisji. Natomiast tutaj może chciałabym powiedzieć parę słów o projekcie właśnie w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, dlatego że tam pojawiły się dwie zmiany. Ja myślę, że te zmiany są istotne. Być może nie wszyscy z państwa radnych wiedzą, jakie to są zmiany. Oczywiście tutaj była dyskusja na posiedzeniu komisji. Ten projekt został pozytywnie zaopiniowany. Natomiast pojawia się nowy zapis,
który myślę, że jest ważnym zapisem, dlatego że nowy projekt gwarantuje to, że dzieci, które będą potrzebowały pomocy, będą mogły otrzymać wsparcie psychiatry dziecięcego i to jest wymiar 5 godzin miesięcznie. Te osoby, które miały styczność z takimi specjalistami, wiedzą, jak w dzisiejszych czasach trudno jest otrzymać takie wsparcie, nawet jeżeli chcemy korzystać z takich usług prywatnie. Jest bardzo długi czas oczekiwania, więc tutaj naprawdę jest to bardzo dobry zapis, który się pojawił, więc myślę, że wiele osób potrzebujących pomocy skorzysta z tego zapisu. I uległa zmianie stawka wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Wiemy, że kiedyś w tej komisji pracowało 9 osób, w tej chwili 4 osoby. Ta komisja bardzo prężnie pracuje na ten moment. Spotykamy się systematycznie z tymi osobami. Ta pomoc jest bardzo mocno widoczna. Dużo więcej osób otrzymuje wsparcie. Tak jak informował nas na spotkaniu pan przewodniczący, te osoby przychodzą, proszą o tą pomoc. Także tutaj jak najbardziej te dwa wpisy. Myślę, że w zeszłym roku była tutaj taka dyskusja, że ta stawka była no nie do końca tutaj zaakceptowana przez wszystkie osoby. Natomiast po roku tej pracy widzimy, że naprawdę komisja dużo więcej się angażuje w tą pracę. Ta praca jest widoczna. Także tutaj jak najbardziej proszę o to, aby ten projekt był zaopiniowany, żeby ta uchwała przeszła pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję pani radna. Dziękuję za te uwagi i wyjaśnienie. Czy ktoś z państwa głosił się jeszcze do dyskusji? Nie ma, nie widzę. Dziękuję, więc bardzo proszę o oddanie głosu co do projektu F29. Dziękuję państwu za oddanie głosów. Jednogłośnie 15 głosów za. Projekt został przyjęty. Kolejnym projektem jest projekt G29 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Mieźna na lata 2021-2023. Tu już również zostało to wszystko omawiane, ale jeżeli ktoś z państwa chce jeszcze coś dodać, bardzo proszę. Nie ma, dziękuję. Przejdziemy do głosowania nad wspomnianym projektem. Również mamy jednogłośnie 15 głosów za. Wysoka Rado, drodzy państwo, przedostatnim projektem dzisiejszego wieczoru jest projekt H29 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Mieźna na lata 2021-2026. I tutaj, jeżeli ktoś z państwa chciałby jeszcze coś do tego dodać, jakieś wątpliwości rozwiać, bardzo proszę. Nie ma, dziękuję. Zamykam tutaj dyskusję nad wspomnianym projektem i bardzo proszę o oddanie głosu. To potwierdzę. Jeszcze raz bardzo proszę potwierdzić. Panie Marku, czy pan prowadzi jeszcze raz głosowanie, tak? Drodzy państwo, powtórzymy to głosowanie jeszcze raz nad wspomnianym projektem H29. Teraz mamy wszystko w porządku.
Również projekt H29 został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Wysoka Rado, drodzy Państwo, ostatnim projektem jest projekt I-29, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Omawialiśmy ostatnio na posiedzeniu wspólnym, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej właśnie wspomniany przez nas temat. Tutaj bardzo bym prosił, zachęcił Państwa do dyskusji, ale na wcześniejszym temacie prosiłbym jeszcze może o kilka słów Pana Radnego Janusza Starca, jeżeli mógłby się odnieść co do wspomnianego projektu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Mieszkańcy. Tak jak wspomniałem na ostatniej komisji, poprosiłem o przygotowanie tej uchwały na dzisiejszą sesję i również mówiłem o tym, że przygotuję swoje stanowisko na dzisiejszą sesję. Pozwólcie, że odczytam swoje stanowisko. Na poprzedniej sesji Rady Gminy w Miedźnej, która odbyła się 11 grudnia 2020 roku, Pan Wójt skierował do Rady Gminy w Miedźnej pismo dotyczące świadczenia przeze mnie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli w okresie od maja 2019 roku do października 2020 usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pan Wójt wniósł o wyjaśnienie tej sprawy pod kątem możliwości naruszenia przeze mnie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy określonego w artykule 24f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Po przeanalizowaniu przywołanego we wniosku artykułu 24f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a także orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wyjaśniam, co następuje. Przepis, którego treść brzmi: radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Był mi znany. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt niedookreślenia w przywołanym artykule ustawy pojęcia mienia komunalnego gminy. W moim przekonaniu i z informacji, które analizowałem w latach ubiegłych, wynikało, że pod pojęciem mienia komunalnego gminy mieszczą się wszystkie składniki niepieniężne mienia gminnego, za pomocą których radny ewentualnie mógłby prowadzić działalność gospodarczą, na przykład dzierżawa działek gminnych, na których prowadzona by była działalność gospodarcza, mieszkań gminnych, które mogłyby służyć do wynajmu, czy użytkowania pomieszczeń gminnych, w których prowadziłby działalność zarobkową. Po zawiadomieniu złożonym przez Pana Wójta przeanalizowałem rozstrzygnięcia, które zapadały w podobnych sprawach. Z rozstrzygnięć tych wynika, że na przestrzeni lat ewoluowało postrzeganie wynagrodzenia za wykonane usługi w kierunku pojmowania tegoż jako mienia komunalnego gminy. Niejasność określenia gminne mienie komunalne i postrzeganie wynagrodzenia za wykonaną usługę, w tym przypadku przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, powoduje kuriozalną sytuację. Otóż okazuje się, że z radnym może być nawiązany stosunek pracy, o ile nie jest to stanowisko kierownicze w jednostce budżetowej takiej jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast nie może być zlecona usługa szkolenia BHP radnemu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W naszej jednostce ten przykład jest zaprezentowany w, można powiedzieć, modelowy sposób. Otóż tu siedząca obok mnie pani radna Zofia Białoń może bez przeszkód być zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ale radny Janusz Starzec nie może prowadzić szkolenia BHP w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Co do samych usług, chciałbym wyjaśnić, że faktycznie wykonałem łącznie 19 zleceń, za które zostało wystawionych 19 faktur na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, związanych ze szkoleniami BHP, to jest 28 osób, przeprowadzeniem postępowania wypadkowego, a także opracowaniem oceny ryzyka zawodowego. Wszystkie zlecenia zostały wykonane z należytą starannością i fachowością wynikającą z mojego wieloletniego doświadczenia, ponieważ prowadzę działalność gospodarczą od 2011 roku.
Nigdy osobiście nie zabiegałem o te zlecenia, ani też nie wykorzystywałem faktu pełnienia mandatu radnego do pozyskiwania takowych. Wierzę, że pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub podlegli jej pracownicy przeprowadzili rozeznanie rynku, z którego wynikało, że oferowane przeze mnie stawki za szkolenia są stawkami mniejszymi lub porównywalnymi ze stawkami rynkowymi. Kolejne zlecenia, które zawsze były przekazywane telefonicznie, wynikały pewnie z faktu, że pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej była zadowolona z jakości i profesjonalizmu oferowanych przeze mnie usług. Mogę domniemywać, że na moją korzyść przemawiał fakt elastycznego dopasowania się do możliwości czasowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także fakt zamieszkiwania na terenie gminy. Pozwalało mi to każdorazowo po zakończonej pracy udać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przeprowadzić szkolenie dla pracowników bądź w przeważającej większości dla osób wykonujących roboty publiczne. Kwota, którą pozyskałem z wykonanych zleceń, wynosiła odpowiednio w roku 2019 450 zł, w roku 2020 1618 zł, co daje w sumie kwotę 2068 zł. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że gdybym był zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z prawem na część etatu, na przykład na 1/5, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynosiłoby 520 zł brutto plus 20% dodatku stażowego, czyli około 104 zł brutto, czyli łączna kwota wynagrodzenia wynosiłaby 624 zł brutto miesięcznie. Doliczając do tego koszt wynagrodzenia po stronie pracodawcy, koszt miesięczny takiego etatu wynosiłby w przybliżeniu 750 zł brutto. W tym konkretnym przypadku można by stwierdzić, że owszem, zarobiłem te pieniądze, lecz tak naprawdę beneficjentem mojej działalności był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który miał dostęp do profesjonalnych usług w bardzo korzystnych cenach i dogodnym dla jednostki czasie. Dla zobrazowania mojego przypadku na innym przykładzie pozwólcie Państwo, że przedstawię Wam pewną sytuację. Otóż gdyby do radnego, który ma, dajmy na to, własną piekarnię, do którego zwraca się Urząd Gminy z zapytaniem ofertowym na sprzedaż kołocza na dożynki, a ten zrealizowałby dla Urzędu Gminy taką usługę, tak samo podlegałby sankcjom wynikającym z przytoczonego wyżej artykułu 24f. Tak samo byłoby to działanie na gminnym mieniu komunalnym. Na przestrzeni lat prowadząc swoją działalność gospodarczą sponsorowałem wielokrotnie organizację gminnego rodzinnego rajdu rowerowego na łączną kwotę 1476 zł brutto. Logo mojej firmy do dziś znajduje się na koszulkach z rajdu rowerowego, tak jak i wielu innych firm, które tak samo wspierają to wspaniałe wydarzenie, które cyklicznie odbywa się w naszej gminie od ponad dekady. Tak samo jak ten przykładowy piekarz, który mógłby ewentualnie zasponsorować pieczywo, nasze wsparcie tej inicjatywy nie mogłoby rodzić żadnych wątpliwości co do naszych intencji. Proszę Państwa, jest taka paremia prawnicza, którą pamiętam z przedmiotu podstawy prawa, która brzmi ignorantia iuris nocet. Tak, proszę Państwa, nieznajomość prawa szkodzi. Po przeanalizowaniu artykułu 24f ustawy o samorządzie gminnym oraz orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyznaję, że popełniłem błąd wynikający z niejasnych interpretacji przywołanego przepisu. Jednocześnie nie mam zamiaru polemizować z rozstrzygnięciami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, chociaż osobiście się z nimi nie zgadzam. Moje działania jako przedsiębiorcy nie powodowały jakiejkolwiek kolizji z prawem w zakresie prawa karnego. Wszystkie moje usługi były wykonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Podsumowując moje uzasadnienie, zwracam się z prośbą do Państwa radnych o jednogłośne przyjęcie uchwały powodującej wygaśnięcie mojego mandatu radnego. Nie zamierzam także odwoływać się w jakikolwiek sposób od podjętej uchwały. Sam będę głosował za jej podjęciem. Na skutek niejasnych przepisów stracę w chwili obecnej mandat, lecz jednocześnie deklaruję, że poddam się weryfikacji ogłoszonych wyborach uzupełniających, ponieważ to z woli wyborców uzyskałem mandat radnego gminy Miedźna. Szanowni Państwo, bycie radnym to ogromne wyróżnienie, jednocześnie ogromna odpowiedzialność złożona na barki osoby wykonującej mandat radnego. Działania radnego nie powinny budzić żadnych wątpliwości.
jednocześnie używając dość popularnego młodzieżowego słowa, radny w przeciwieństwie do szefa rządu nie może być miękiszonem. Tak, proszę Państwa, wielokrotnie na tej sali zwracam uwagę na fakt, że my, mimo zbieżności nazw ulic, nie znajdujemy się na ulicy Wiejskiej w Warszawie, gdzie znajduje się Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, tylko na ulicy Wiejskiej w Miedźnej, gdzie ma swoją siedzibę Urząd Gminy i Rada Gminy w Miedźnej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Radny za dość obszerne wyjaśnienia. Poprosiłbym o zabranie głosu w tej kolejności teraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, Panią Zofię Bań, o przedstawienie protokołu z komisji. Bardzo proszę. Obrady, komisja rewizyjna, do której został skierowany wniosek z ostatniej sesji, pismo, które Pan Wójt złożył do Rady Gminy, zostało skierowane do komisji rewizyjnej, która odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej 18 grudnia o godzinie 15. Przed posiedzeniem komisji cała dokumentacja została uwierzytelniona zgodnie z przepisami i przystąpiliśmy do obrad. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków oraz brali udział radni gminy Miedźna oraz pan wójt i pan mecenas, pan Kamil Rutkowski oraz radni Janusz Starzec, Łukasz Banaś, Marek Gruszka, Andrzej Kępny, Jan Nowak, Tomasz Nycz, Michał Przewoźnik, Adam Wojtala, Mariusz Wojtala. Porządek posiedzenia był następujący. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, ustalenie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, rozpatrzenie pisma wójta gminy Miedźna z dnia 10 grudnia. Sprawy różne i bieżące, zamknięcie posiedzenia komisji. Przewodnicząca komisji wnioskowała, aby punkt sprawy różne i bieżące zrealizować przed rozpatrzeniem pisma wójta gminy Miedźna z dnia 10 grudnia 2020 roku. Zapytała o uwagi do wniosku. W związku z ich brakiem przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie 4 głosami za. W wyniku przeprowadzonego głosowania porządek posiedzenia po zmianach został ustalony. Porządek posiedzenia po zmianach, otwarcie posiedzenia, ustalenie porządku, przyjęcie protokołu, sprawy różne. I następny punkt, rozpatrzenie pisma wójta gminy Miedźna z dnia 10 grudnia, zamknięcie posiedzenia. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przewodnicząca wnioskowała o przyjęcie protokołu posiedzenia bez odczytywania. W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania. Przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. W wyniku głosowania protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty 4 głosami za. Sprawy różne i bieżące. Pan radny Michał Przewoźnik wskazał na słabo wymalowane przejście dla pieszych na jezdni w kierunku Pszczyny na odremontowanym skrzyżowaniu DW 933 przy Urzędzie Gminy. Pan wójt odpowiedział, że znaki poziome mają być malowane drugi raz. Kolejnym najważnym punktem, który był powodem zwołania tej komisji, było rozpatrzenie pisma wójta gminy Miedźna z dnia 10 grudnia. Przewodnicząca komisji powiedziała, że po sesji wystąpiła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą Woli o uwierzytelnienie kopii załączników do pisma, które wszystkie zostały uwierzytelnione, wpłynęły do komisji 15 grudnia. Wskazała, że do wszystkich radnych przekazane zostały wyroki sądów o podobnych sprawach oraz treść pisma pana wójta. Dodała, że nie widzi podstaw, by odczytywać je ponownie. Poprosiła, by głos zabrał radny Janusz Starzec. Radny Janusz Starzec powiedział, że odniesie się do sprawy na samym końcu. Przewodnicząca komisji poprosiła o głos pana mecenasa Kamila Rutkowskiego. Pan mecenas Kamil Rutkowski powiedział, że zgodnie z artykułem 24f ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Sankcje za naruszenie tego przepisu jest wygaśnięcie mandatu. Reguluje to artykuł 383 Kodeksu Wyborczego.
Rada Gminy Miedźna ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w ciągu 30 dni. Niepodjęcie może skutkować wezwaniem Rady Gminy przez wojewodę do podjęcia uchwały. Jeśli Rada tego nie zrobi, to wojewoda może zastosować zarządzenie zastępcze. Ponadto wskazał, że pojęcie mienia gminnego to nie tylko korzystanie z nieruchomości lub ruchomości, ale również wynagrodzenie za wykonywanie usługi na rzecz gminy. Przewodnicząca komisji zapytała radnego Janusza Starca, czy świadczył usługi na rzecz gminy i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie. Radny Janusz Starzec potwierdził, we wskazanym okresie świadczył usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Były to szkolenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i osób wykonujących roboty publiczne. Wszystko zawarte jest w dokumentacji stanowiącej załącznik do pisma, które wpłynęło do Rady Gminy. Pan radny Starzec zwrócił się do radnych o rozstrzygnięcie tematu i przygotowanie uchwały na najbliższą sesję Rady Gminy, to jest 22 grudnia. Radny Adam Wojtala zapytał radnego Starca, czy ktoś go informował, że świadczenie usług na rzecz gminy w ramach prowadzonej działalności i otrzymanie za to wynagrodzenia jest naruszeniem przepisów. Radny Janusz Starzec powiedział, że jego krótkie oświadczenie powinno wystarczyć. Radny Michał Przewoźnik wskazał na interpretację wyroku w tym zakresie. Zapytał, czy to musi być uzyskany dochód. Przedsiębiorca ponosi pewne koszty związane z prowadzeniem działalności. Pan mecenas Kamil Rutkowski powiedział, że to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że radny otrzymał środki w postaci wynagrodzenia na własny rachunek bankowy i mógł nimi dysponować. Wskazał, że mienie komunalne jest rozumiane bardzo szeroko. W przepisie jest mowa tylko o wykorzystaniu mienia. Radny Michał Przewoźnik zapytał, co w przypadku umowy cywilnoprawnej. Mecenas Kamil Rutkowski powiedział, że przepisy dopuszczają tę umowę. Kwestia ta wynika z orzecznictwa. Wskazał na artykuł 24d. Na kanwie tego przepisu powstało orzecznictwo, które mówi, że skoro dopuszczona jest umowa o pracę w danej jednostce organizacyjnej, to pracownik nie prowadzący działalności gospodarczej nie podpowiada pod zakres tego przepisu, nie podpada pod zakres tego przepisu. Radny Michał Przewoźnik wskazał na kwestię interpretacji przepisów. Okazuje się, że pieniądze stanowią mienie gminne. Wskazał na różnicę między prowadzeniem działalności gospodarczej a umową cywilnoprawną. Mecenas Kamil Rutkowski wskazał na kwestię innej kwalifikacji przepisów. Radny Janusz Starzec wskazał na niedookreśloną formę mienia gminnego. Mecenas Kamil Rutkowski nawiązał do najnowszego wyroku sądu, który mówi o środkach pieniężnych. Pan wójt powiedział, że należy rozróżnić pewne kwestie. Czy złamanie przepisów prawa wynikało ze świadomości, czy z błędu. Dodał, że przepis został złamany. Konsekwencją jego jest jednoznaczna. Z wypowiedzi radnego wynika, że był to błąd, za który trzeba zapłacić wysoką cenę. Wskazał, że był tak samo zaszokowany, jak pozostali koledzy radni. Podkreślił, że nie miał innej możliwości, a to, co się stało, traktuje jako kategorię błędu. Radny Marek Gruszka powiedział, by przedstawić, jak do tego doszło. Wskazał na wzajemny szacunek. Pan wójt wskazał na odbywające się spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych. Dodał, że przeprowadzone w nich zostaje kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas rozmowy z kierownikiem GOPS wyszło małe niedociągnięcie. Na pytanie, kto prowadzi te sprawy, wynikła sprawa, której dotyczy posiedzenie komisji. Radny Janusz Starzec powiedział, że szkolenia odbywały się w standardowych porach. Podkreślił, że nie próbował przed kimkolwiek ukrywać swoich działań. Przewodniczący Rady powiedział, że zna się wiele czasu z panem Starcem. Wskazał, że sam po prostu, gdy się dowiedział o całej sytuacji. Dodał, że przykro było czytać to pismo. Radny Łukasz Banaś zapytał, kiedy dokładnie wpłynęło pismo wójta gminy. Przewodnicząca komisji powiedziała, że do Rady Gminy wpłynęło 10 grudnia. Radny Janusz Starzec powiedział, że zawsze wykonywał pracę dobrze, najlepiej jak umiał.
wskazał, że nie zdawał sobie sprawy z tego, że środki pieniężne stanowią mienie gminne. Przewodniczący Rady zapytał pana mecenasa o możliwość procedowania kwestii na najbliższej sesji. Pan mecenas Kamil Ludkowski powiedział, że należy wprowadzić projekt uchwały do porządku obrad. Wskazał, że Rada Gminy musi wysłuchać radnego Janusza Starca przed podjęciem decyzji. Radny Janusz Starzec powiedział, że odniesie się do całej sprawy podczas sesji Rady Gminy, co dziś nastąpiło. Przewodnicząca powiedziała, by przegłosować uwzględnienie prośby radnego Janusza Starca. W związku z brakiem dalszych uwag przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania prośba radnego Janusza Starca o załatwienie sprawy na najbliższej sesji Rady Gminy Miedźna, to jest w dniu 22 grudnia bieżącego roku, została przyjęta jednogłośnie 4 głosami za. Zamknięcie posiedzenia, dokonano zamknięcia posiedzenia komisji o godzinie 15:40. Dziękuję. Dziękuję pani przewodnicząca za odczytanie protokołu. Jeszcze poprosimy tutaj o głos pana mecenasa. Bardzo proszę. Mała uwaga formalna, ponieważ pan radny wspomniał, że będzie głosował. Chciałem tylko przypomnieć, że zgodnie z artykułem 25a o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu, który dotyczy jego interesu, a zgodnie z orzecznictwem, bo to nie wynika wprost z przepisów, ale zgodnie z orzecznictwem takim ugruntowanym uchwała o wygaśnięciu właśnie dotyczy interesu prawnego radnego. Panie mecenasie, mam pytanie, czyli tutaj w tym przypadku pan radny w ogóle nie może głosować, nawet nie może się wstrzymać głosu, tylko czy musi być całkowicie wyłączony z głosowania? Czyli ja w tym momencie muszę przeprowadzić kworum jeszcze raz w tym przypadku. Dobrze, dziękuję państwu. Czy ktoś z państwa jeszcze wnosi jakieś uwagi? Tak, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Co nie zmienia faktu, szanowni państwo radni, że dalej podtrzymuję swoją prośbę o jednogłośnie podjęcie tej uchwały. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panu. Drodzy państwo, więc w takim razie proszę bardzo, Michał Przewoźnik. Dziękuję. Szanowni państwo, no dosyć niecodzienne głosowanie przed nami. Chyba najstarsi radni nie pamiętają, a takich być może deliktów prawnych gdzieś po drodze na przestrzeni kilkudziesięciu lat pojawiało się. No, to jakby nie o tym teraz dyskusja. Ja chciałbym tylko podkreślić jedną rzecz, bo żeby to też dobrze było zrozumiane na zewnątrz. Jest pewien problem interpretacyjny. Tutaj co do tego deliktu prawnego, który popełnił Janusz Starzec, nie mamy wątpliwości w świetle przedstawionych orzecznictw sądów. Natomiast ten paradoks pewien tego przepisu i tej interpretacji, że radny prowadząc działalność gospodarczą nie może świadczyć usługi szkolenia dla chociażby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast każdy inny z nas na umowę zlecenie, mówiąc wprost, takie szkolenie za 10-krotnie wyższą stawkę mógłby przeprowadzić. I tutaj kwestia pieniędzy też chyba wydaje mi się jest całkowicie drugorzędna, bo nawet w świetle przedstawionych interpretacji przez prawników, nawet złotówka zapłacona z kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na konto radnego Janusza Starca, mimo że on poniósł, nie wiem, zakładam, z 50 zł kosztów na dojazd i organizację tego, też dyskwalifikowałaby go dalej jako radnego. Więc szanowni państwo, zwróćmy uwagę na pewien paradoks tego przepisu i takie bardzo ogólne pojęcie korzystania z mienia gminnego. Jeszcze jedna rzecz, kolega radny Starzec nie dawał sobie sam tych zleceń, a skoro pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystała z tych usług, no to w mojej opinii nie ulega wątpliwości, że skoro tych szkoleń odbyło się na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy, kilkanaście, świadczy o tym, że po pierwsze jakość była bardzo dobra, bo kierownik powinien dbać, aby jakość szkoleń organizowanych we własnej jednostce była bardzo dobra, a po drugie stawka czy cena tych szkoleń była
bardzo konkurencyjna, czy też najniższa, patrząc na to w ujęciu rynkowym. Także mamy pewien, oczywiście tutaj naruszenie tego przepisu w świetle tych interpretacji, natomiast zapewniam Państwa, bo znam radnego starca, że to na pewno nie było działanie złej woli czy jakieś cyniczne. Dziękuję. Dziękuję Pani Radny. Tylko chcę tutaj dopowiedzieć do tego, że tutaj nikt nie neguje na pewno jakości wykonania usług przez radnego Janusza, bo nie o tym właściwie tutaj mowa. Natomiast no niestety my jesteśmy od tego, żeby patrzeć na przepisy. I przepis 24 doskonale mówi nam, jakie powinniśmy poczynić kroki w tej sprawie. No dlatego tutaj jesteśmy, omawiamy. Dziękuję Panu Michałowi. Bardzo proszę, Radny Mariusz Wojtala jeszcze w tej sprawie, tak? Proszę bardzo. Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, Panie Radny, chylę czoła przed stylem, w jaki sposób się Pan zachował w związku z tą sytuacją trudną dla Pana, bardzo trudną dla Pana, trudną dla całej Rady, trudną również dla Pana Wójta, jak się domyślam. Przepisy są jasne. Pan Wójt, kiedy powziął taką informację, przekazał informację do Rady, Rada się tym zajęła. Ja mam nadzieję, że w przeprowadzonych ponownie wyborach Pan Radny ponownie uzyska mandat i spotkamy się na tej sali w niezmienionym składzie. Jedynym poszkodowanym z takiego niejasnego prawa stanowionego przez Parlament, nomen omen też na Wiejskiej, są wszyscy obywatele, ponieważ oni poniosą koszt całej tej procedury. No tak jak tutaj zostało stwierdzone, budżet gminy na tym nie ucierpiał, Pan Radny nie przeprowadził żadnych czynności, które byłyby niekorzystne dla gminy, mówiąc wprost dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo gdyby tak było, to Pan Wójt w przeprowadzonym audycie takich informacji pewnie by się doszukał. Więc tak, taki delikt wystąpił, a najbardziej, tak jak powiedziałem, poszkodowani będziemy my wszyscy, no, płacąc z budżetu za te ponowne wybory. Stąd apel do parlamentarzystów, aby stanowione prawo było bardziej precyzyjne, ponieważ w mojej ocenie tam, gdzie taka działalność jest z korzyścią dla finansów, dla budżetu gminy, zakazywanie takiej działalności nie do końca jest logiczne. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Panu. Panie Wójcie. Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, co na ten temat myślę i jakie zajmę stanowisko, je podtrzymuję. I to ja nie będę zmieniał, nie lubię się powtarzać. Natomiast miałem mówić to później, ale to muszę chyba teraz, znaczy muszę, chcę to powiedzieć teraz. Dzisiejsza sesja jest mieszaną sesją. Z jednej strony jest to sesja bardzo przyjemna do pewnego momentu, gdzie jest przyjęty budżet, gdzie są uchwały przyjęte, gdzie mówimy jednym głosem. Od pewnego momentu, powiem wprost i to tak naprawdę bez podtekstów, jest to dla mnie smutna sesja. Czasami różnimy się, powiem wprost, z Januszem, bo taka jest normalność i tak to wygląda. Ale te różnice są czasami wręcz budujące. Bo inaczej patrzy na sprawy, każdy z nas patrzy na coś sprawy, to co powiedziałem wcześniej, i na to, i to pozwala nam się rozwijać. Sytuacja jest niecodzienna, trudna, nie do pozazdroszczenia, ale też powiem wprost, że styl, który to jest tutaj robi, którym występuje i który przedstawił Pan Radny Janusz Starzec, jest w tym przypadku do pozazdroszczenia. Myślę, że na tym skończę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Panie Wójcie. Panie Januszu, gratulujemy jeszcze raz postawy, jaką Pan się, bo to jest oczywiście przyznanie się do błędu.
cokolwiek to znaczy. Drodzy Państwo, momencik jeszcze, bo do dyskusji głosi się pan radny Łukasz Banaś. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie przewodniczący, radni, zaproszeni goście. Chciałbym podziękować Januszowi Starcowi za pracę w komisji, w której jestem przewodniczącym Kultury, Sportu i Młodzieży. Za pomoc, współpracę. No i myślę, że kiedyś się spotkamy przy tym stole. Dziękuję. Dziękuję panie radny za te słowa. Na pewno na Janusza niejednokrotnie mógł pan liczyć, zresztą rada na pewno też. Drodzy państwo, nikt z państwa nie głosi się do dyskusji, a wprowadził się nam tutaj takie małe nieporozumienie odnośnie może nie wyników głosowania, ale problem techniczny co do projektu G29. Nie podejdziemy do głosowania nad projektem I29, a pan radny Starzec dalej jest jeszcze radnym. Musimy przez transumpcję wrócić do projektu G29 poprzez to głosowanie. Tutaj technicy mnie tutaj informują, pani Ania, pan Marek, że zostało ono odpowiednio po prostu na programie sesji, a nie ustawione tak, jak nie powinno. Więc w takim razie prosiłbym państwa, żebyśmy wrócili do projektu jeszcze raz G29 i poprzez reasumpcję jeszcze raz podjęli projekt uchwały, jak odczytam, w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Miedźna na lata 2021-2023. Pani Aniu, i to do pani kieruję, tak? Omawiamy ten projekt, gdzie tam zostało nieodpowiednio przygotowane głosowanie, tak? Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś zapytania co do tego projektu G29, który będziemy przyjmować poprzez reasumpcję, poprzez wynik, poprzez błąd techniczny? Pan radny Wojtala Mariusz, proszę bardzo. Rozumiem, panie przewodniczący, że chodzi o sposób przeprowadzenia tego głosowania. Głosowanie było przeprowadzone jako głosowanie niejawne, a będzie przeprowadzone jako głosowanie jawne. Zgadza się, dokładnie o to. Dziękuję w tym wszystkim bardzo. Chodzi. Dziękuję panu. Drodzy państwo, nikt z państwa tutaj widzę nie zgłosił do dyskusji, więc bardzo proszę, wracamy do projektu G29. Panie Januszu, również proszę o zabranie głosu. Dziękuję państwu, dziękuję za zrozumienie. Tak jak wcześniej było 15 głosów za, jednogłośnie i w tym przypadku. Pani Aniu, czy teraz wszystko mamy w porządku? Tak, dziękuję. Projekt G29 został przyjęty i Wysoka Rado, wracamy do projektu I29, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. I tutaj jeszcze, bo to już przejdziemy do głosowania, ale tutaj widzę pan radny, jeszcze Mariusz Wojtala się tutaj głosi. Panie Mariuszu, co to projekt? Pomyłka, tak? Dobrze, bo to mi coś tu nie znika. Dobrze, w takim razie, drodzy państwo, projekt I29 oczytany przeze mnie. Bardzo proszę o oddanie głosu. Proszę. Znaczy pan uczestniczył, ja tu nie musimy tutaj chyba głosić kworum, po prostu nie, z tego co mi wiadomo chyba nie jednak, ale poproszę jeszcze raz pana mecenasa, choć wcześniej rozmawiałem. Panie mecenasie, bo w tym przypadku jest to taka niecodzienna sytuacja. Czy tutaj kworum rzeczywiście musimy stwierdzić jeszcze raz, czy pan radny Starzec już po prostu nie uczestniczy w tym głosowaniu? Jakby pan mógł... Żeby było wiedzieć, czy rzeczywiście te kworum jest i czy nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Mhm. Dobrze, w takim razie, drodzy państwo, bardzo proszę o kworum. Pan Biszkant jeszcze. Sprowadziło się, panie Marku, myśmy tam mieli, tak, jest pan Janusz Starzec, jest wykreślony. Mhm. I teraz jeszcze raz.
Drodzy Państwo, co do projektu I-29, mamy 12 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Co do kworum 14 na sali, pan radny Janusz Starzec został wykreślony z listy. Panie Januszu, raz jeszcze dziękujemy bardzo za te lata pracy, za wkład, za dobre czyste słowo z mojej strony, za jakieś przykrości. Bardzo przepraszam, za dobre słowa dziękuję. Także było nam bardzo miło. I życzymy wszystkiego dobrego. A jeżeli pan będzie startował w następnych wyborach, to tylko bardzo prosimy, żeby co do tego punktu, a my go nie zmienimy, tego prawa ustawy o samorządzie gminnym, żeby pan podjął odpowiednie kroki, żeby jednak zrezygnować z mnie, ale to już oczywiście jest pana decyzja. Bardzo proszę i jeszcze w tej sprawie tutaj. Panie przewodniczący, jeżeli można, to nie było złe słowo, bo normalna dyskusja, nawet czasami ostra w Radzie, nigdy nie powinna powodować żadnych konfliktów poza Radą. Dziękuję ślicznie. Tu się z panem zgadzam, jak najbardziej. Dziękuję panu. Drodzy państwo, my dalej kontynuujemy dzisiejszy nasz planowany porządek obrad. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych, żadne nie wpłynęły. 11 punktem jest informacja wójta gminy Miedźna z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w gminie Miedźna. Panie wójcie, jeśli można, proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowni radni, pokrótce przedstawię państwu te czynności. Nie wiem, czy ktoś z państwa wpisywał się na kompostowniki. Kompostowniki już docierają do mieszkańców, do mnie na przykład już dotarły. Także jest to realizowane w chwili obecnej. Trwa już, zmierza ku końcowi. Szanowni państwo, w chwili obecnej od 2 lat mniej więcej pan profesor Buzek informował nas na różnych spotkaniach nieoficjalnych, w których miałem przyjemność uczestniczyć, że będzie tak zwany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przyjęty przez Unię Europejską. Dotyczy to gmin, nie tylko w Polsce, ale ogólnie gmin, czy okręgów, czy obszarów, bo w innych państwach jest inaczej to nazwane, gdzie były kopalnie będą likwidowane lub te tereny, które kopalnie były i zostały zlikwidowane. W chwili obecnej pracujemy nad tym Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Program jest właśnie dedykowany między innymi do naszej gminy. Jak skończę pracę nad tym zakresem, państwo dostaniecie informację, co możemy uzyskać, o co będzie wnioskować i jak to będzie wyglądało. Na prośbę tutaj pana radnego Michała na poprzedniej sesji skierowałem pismo do Zakładu Górniczego w Brzeszczach, ale tam ono było takie, jest bardziej rozszerzone, bo jeżeli te tąpnięcia inaczej, pytamy też o prognozę przyszłości tych tąpnięć, bo jeżeli by miały mieć miejsce w przyszłości, to jest kwestia budowania chociażby nowych budynków, czy nie wzmacniać i tak dalej. To są bardzo ważne rzeczy, istotne. W związku z tym to jest zostało rozszerzone. Czekam na odpowiedź. Będzie odpowiedź, panie radny, zostanie to panu. Inaczej, przekażę to również i panu, ale i nam wszystkim, żeśmy wiedzieli. Szanowni państwo, odbył się konwent w starostwie. Jak na pewno państwo się domyślacie, główny temat w starostwie to była kwestia szpitala. Jesteście na bieżąco informowani. Wszystkie dokumenty, które otrzymuję ze starostwa w tym zakresie, państwo otrzymujecie również na maile informacje. Także macie pełny obraz, szanowni państwo, tego zagadnienia. Cały czas są prowadzone prace związane ze studium zagospodarowania przestrzennego. Szanowni państwo, też żebyście wiedzieli, z LGD mamy kwotę, prawdopodobnie będzie kwota 150 tysięcy złotych w przyszłym roku. W chwili obecnej, dzisiaj tak naprawdę rozmawiałem z panią dyrektor przedszkola w Górze. Tamten plac przy przedszkolu zabaw jest bardzo duży, jest zaniedbany, zniszczony. Też pamiętacie państwo sytuowanie. Górę dzieli nam trasa szybkiego ruchu. Po jednej stronie przy szkole podstawowej jest ładny plac zabaw, po drugiej stronie tak naprawdę nie ma za bardzo niczego. W związku z tym myślę, że tutaj te pieniądze przeznaczymy na ten cel. Zrobimy ten plan zabaw, żeby to miało miejsce. Żebyśmy naprawdę domknęli to przedszkole już, bo jest fajnie, jest super, ale brakuje mi tutaj takiej tam perełki oprócz parkingu. No ale parking to jest inna rzecz całkowicie. W związku z tym to jest inny przedmiot postępowania. Myślę, że tutaj w tym przypadku byłaby to fajna rzecz, która by cieszyła dzieci tak naprawdę. Zakończyliśmy pracę przy budowie ogrodzenia boiska w Miedźnej. Kolejna rzecz w Miedźnej, dzięki tutaj już nie będę się powtarzał, państwu radnym obecnej kadencji te prace ruszyły i z ogrodzeniem, i z boiskiem.
i tak naprawdę zebrania sołeckie robią swoje. Też mieszkańcy o to proszą. Ten budynek też jest tam odrestaurowywany, w związku z tym naprawdę będzie to wreszcie fajnie wyglądało. Zakończono pracę przy rozbudowie budynku przy ulicy Różanej. Tak jak Państwu mówiłem, działka pozostaje w gestii gminnej. Co tam zrobimy, co tam będzie dalej, jakie będą dalsze plany? Myślę, że zapadną decyzje i na Radzie Sołeckiej, i na zebraniach sołeckim, sołectwa Wola, bo to dotyczy tamtych naszych mieszkańców. Proszę Państwa, w chwili obecnej zakończone są prace związane z budową nawodnienia boiska we Frytku, Fundusz Sołecki. I też tutaj rozmawiam z panem radnym z Gilowic. Na wniosek Rady Rodziców w przedszkole w Gilowicach miało być malowane na feriach, ale poprosili, żeby to przesunąć w czasie, żeby to było robione na wakacjach. Szanowni Państwo, jeżeli jest taki wniosek Rady Rodziców, trzeba tutaj to zarespektować. Zaświeciły pięknie w dniu 14 grudnia, zaświeciły pięknie ozdoby świąteczne w Woli, cała Pszczyńska, pozostała część sołectwa W1 i sołectwa Wola. Pięknie to wygląda. Czekałem, żeby to zrobić w jednym dniu, żeby to wybrzmiało pięknie. Myślę, że ładnie teraz wygląda to wszystko. I to też trzeba Państwu podkreślić, to jest wszystko z Funduszu Sołeckiego. Kolejny raz na portalach internetowych, społecznościowych jakieś okazały się niewłaściwe, nieprawdziwe wpisy. I to też chciałbym, żeby to wybrzmiało odnośnie, że był budżet unijny, że nie był w naszej gminie na sali w ogóle flagi unijnej. Szanowni Państwo, kolejny raz kłamstwo. Flagi unijne są, stoją za Państwem. Ja je wprowadziłem na tą salę. Jest flaga unijna, flaga Polski i flaga Górnośląska. Póki jestem, były, są i póki jestem, będą. Chyba, że Państwo radni zdecydujecie inaczej, bo to jest sala obrad sesyjnych. Ja wtedy nie, tutaj się ugnę, ale to było za Państwa akceptacją. Kolejny raz kłamstwa, jeszcze raz kłamstwa. Myślę, że mieszkańcy widzą te kłamstwa i będą je odpowiednio oceniać. Chyba tyle z tych rzeczy, Szanowni Państwo. Tu też padło, przekazano mi, że na którejś komisji padła informacja czy pytanie od któregoś z Państwa odnośnie inwestycji oświetleniowej na terenie Woli, którą robimy, czy znikną te pajęczyny. Myślę, że pytanie było niewłaściwie sformułowane, ponieważ myślę, że pytanie powinno brzmieć, czy coś się zmieniło w tym zakresie. Szanowni Państwo, na komisjach i na sesjach informowałem Państwa o tym oświetleniu. Rozmawiałem wielokrotnie, mówię to jeszcze dzisiaj raz, rozmawiałem wielokrotnie z panem, który jest właścicielem tej firmy. Ma zdjąć tę pajęczynę całą, nie ma to, ma to wymazać do kanałów, które tam są, telekomunikacyjnych oczywiście, czy inaczej nazwanych, nie wiem jakie tam są te kanały, badał tą sprawę, nie będzie tych pajęczyn na tych słupach, a o tym mówimy chociażby, Szanowni Państwo, 26 marzec, 19 rok, 25 wrzesień, 19 rok, 26 maj 2020 i 23 czerwiec 2020. Nie wspomnę o komisjach, gdzie rozmawialiśmy na ten temat wiele razy i te zdania pytały. W związku z tym odsyłam do tych dokumentów. Myślę, że warto zajrzeć. Tyle w tych sprawach. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie wójcie. Ja się tylko niosę do tych flag. Panie wójcie, jak najbardziej proszę flagi zostawić i nie ruszać, bo wiem, że od momentu, gdy flagi się pojawiły, osobiście również pana o to prosiłem. Flagi są tutaj u nas, niech zostaną, bo to my reprezentujemy jako całość rady. Wiem, że przez radnych również te flagi, większość przynajmniej radnych, z tym rozmawiałem, zostało to bardzo pozytywnie przyjęte. Drodzy Państwo, czy ktoś do informacji pana wójta z prowadzonych prac, inwestycji ma jakieś zapytania, jakieś wnioski? Bardzo proszę. Radny Marek Gruszka, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. Koło Dino jest plac rozgrzebany. Wiemy, że to jest prywatny plac, ale jednak mieszkańcy pytają nas jako radnych, czy wiemy coś na ten temat, co się tam buduje. No jest mi bardzo głupio jako radnemu,
powiedzieć, że nie wiem. To jak nie wiecie, jak to jest na waszym terenie robione? Czy wójt ma jakieś informacje? Bo mnie nie interesuje, kto to robi, co to robi, tylko co to tam będzie, żeby po prostu społeczeństwo się dowiedziało, co to za inwestycja jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, panie wójcie. Dziękuję. Szanowni państwo, tam z tego co kojarzę, mają powstać sklepy takie butikowe, ale dam informację zwrotną, sprawdzę dokładnie, się Wysokiej Rady wprowadzić błąd. Przejdzie odpowiedź mailem w najbliższym czasie. Dziękuję panu. Radny Tomasz Nycz, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni mieszkańcy. Chciałbym się tu odnieść w stosunku co do sołectwa Miedźne, które reprezentuję razem z kolegą Andrzejem Pańtą naszego terenu. I chcieliśmy tak zwrócić uwagę, że faktycznie w Miedźnej się coś zmieniło. Z Urzędu Marszałkowskiego załatwił Urząd Marszałkowski 420 tysięcy, zrobione jest to skrzyżowanie. Dzisiaj panie wójcie, dzisiaj został oddany 600 metrów drogi na Bodzowie, co z powiatu akurat pieniądze poszły. Także tutaj widzę, że współpraca się rozwija w dobrym kierunku i za to serdecznie im dziękujemy. W naszym sołectwie, szanowni państwo, zmienia się wizerunek tego sołectwa. Boisko i płot zrobiony, skwerek, budowa przedszkola trwa jeszcze. Mamy nadzieję, że jak najszybciej się skończy. Natomiast tutaj widać, ludzie to zauważają, mieszkańcy i to nie mieszkańcy tylko sołectwa Miedźnej, ale całej gminy i spoza gminy, którzy przejeżdżają tutaj przez nasz teren. I to też jest fajna rzecz. Natomiast przy tym skwerku, panie wójcie, mieszkańcy zgłaszają i też zauważyliśmy to. Trochę ciemnało tam jest. Mieliśmy taką prośbę, jak znajdą się środki, żeby po prostu tam zrobić oświetlenie, bo wieczorami, teraz te wieczory są długie, to tym bardziej jest to zauważalne. Natomiast panie wójcie, odnosząc się do pana słów, że tutaj i sołectwo Miedźna i Gilowice, mamy nadzieję, że zwolnią się jakieś wolne środki, czy pozyskamy środki zewnętrzne i tutaj bardzo bym prosił pamiętać o naszym sołectwie, ponieważ widzimy, że bardzo duże zapotrzebowanie mamy na remont dróg tych naszych gminnych, bocznych, które naprawdę są w niektórych miejscach w bardzo opłakanym stanie. No i to w zasadzie takie wnioski mieszkańców, zapytania, żeby zwrócić na to uwagę. Dziękuję. Jeszcze przy okazji, jeżeli jestem panie przewodniczący przy głosie, to przy okazji chciałbym złożyć życzenia zdrowych, przede wszystkim zdrowych, pogodnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku nam wszystkim tu na sali, jak również wszystkim mieszkańcom naszej gminy, a sołectwa w szczególności. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Tomku. Myślę, że pan wójt chyba się chce jeszcze odnieść tutaj w paru słowach do zapytania i informacji od mieszkańców. Panie wójcie, proszę bardzo. Jak najbardziej panie radny, to oświetlenie tego skwerku myślę, że będzie do zrobienia, do panowania. Myślę, że tam nie stało oświetlenie, bo to są też koszty energii, musimy szukać wszędzie oszczędności, o czym wszyscy mówimy z bieżącej działalności. W związku z tym myślę, że jakieś oświetlenie na zasadzie czujnika ruchu myślę, że byłoby najlepsze, ale zobaczymy. Coś będziemy tam o tym myśleć. Co do pozostałych rzeczy, to życie wybrzmiało. Tak krawiec kraje, ale myślę, że też nie zapomnimy, tak była góra w tym roku. Co tutaj mówił pan Michał, zrobiliśmy parę rzeczy. Myślę, że Miedźna i Gilowice nie będą stratne z całą pewnością. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie i tego sobie państwu i nam wszystkim życzymy. Pan Adam Wojtala, bardzo proszę. Panie wójcie, chciałbym podziękować panu wójtowi Wysokiej Radzie za to, że sołectwo Grzawa po wielu, wielu latach doczekało się w pana kadencji, w tej kadencji pierwszej inwestycji, tej dużej, największej drogowej, czyli modernizacji ulicy Wiejskiej współfinansowanej z powiatem. Był to duży wysiłek dla gminy. Gmina w pierwszym momencie prawie w całości miała pokryć tą inwestycję, później
refinansować przy kolejnym projekcie, natomiast udało się to zrobić w podziale 50 na 50. Inwestycja czekała długie, Krzewa czekała długie lata na tę inwestycję, także dziękuję Radzie, że się zgodziła dla 475 mieszkańców wydać taką kwotę, także to też jestem wdzięczny wszystkim radnym. Dziękuję też również za starania o to, żeby droga wojewódzka i skrzyżowanie zostało skończone. Czekaliśmy też na to kupę lat. Będąc w urzędzie, czuć było drgania, jak tiry hamowały. W tej chwili jest droga zrobiona. Pan wójt starał się, pani starosta również, także mamy teraz już cały odcinek drogi w naszej gminie po remoncie. Natomiast tutaj to skrzyżowanie no nareszcie wygląda tak, jak powinno. Także za to też dziękuję w imieniu mieszkańców Grzawy. Dziękuję. Panie radny, bardzo cieszymy się z tego skrzyżowania. Fajnie to zostało wykonane w dosyć szybko, w sprawnym tempie. Także to naprawdę również kolejna inwestycja, która pokazuje, że warto rozmawiać i wszystkie tematy, jakie mamy, przedstawiać na forum. Panie wójcie, proszę bardzo. Tylko krótko, szanowni państwo, wiem, że się powtórzę. Rzadko to robię i bardzo nie lubię. Zobaczcie, szanowni państwo, co jest. Jak jest zgoda, naprawdę, możemy zrobić wiele rzeczy. I tutaj jeszcze raz, bo już mówiłem na poprzedniej sesji, teraz to też powtórzę, dzisiaj to mówiłem, jest naprawdę bardzo dobra współpraca z powiatem. To się naprawdę świetnie układa. Rozumieją nasze potrzeby, ale też, szanowni państwo, ja zawsze mówię, nie możemy też patrzeć przez pryzmat własnego czubka własnego nosa. Powiat to nie gmina Mieźna tylko. To jest wiele jeszcze innych gmin i każdy coś chce. I jeżeli to podzielimy tak uczciwie, w miarę normalnie, zawsze coś będziemy normalnie uzyskiwali przy współpracy, przy uprzejmości, czasami przy różnicy, to co nieraz tutaj wybrzmiało, niejednokrotnie. Ale w sprawach strategicznych mówimy jednym głosem i to się bardzo cieszę. Dziękuję. Dziękuję panu, a efektem tego są właśnie te inwestycje pomiędzy powiatem a naszą gminą. Także dziękuję bardzo. Drodzy państwo, z tych informacji tutaj mówiliśmy jeszcze o nosie, jakie zawarł pan wójt. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś zapytania? W takim razie z 11 punktu przejdziemy do 12, jakie są wolne wnioski i zapytania. Nim ktoś z państwa również jeszcze będzie chciał zabrać głos, drodzy państwo, rozmawiałem z byłym wójtem, z panem Bogdanem Taranowskim. Bardzo prosił, aby państwu podziękować za kondolencje, jakie do niego wpłynęły, a przede wszystkim za kondolencje, jakie pojawiły się na stronie internetowej z powodu śmierci jego ojca. On bardzo za to dziękuję, jest wdzięczny. Drodzy państwo, kolejną sprawą jest skarga, jaka wpłynęła z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ja nie będę państwu tutaj przytaczał, bo państwo ją na pewno dostaliście. Tylko wnoszę o stwierdzenie nieważności. Wojewódzki Sąd Administracyjny, skarga. Wnoszę o stwierdzenie nieważności uchwały nr 22 /182/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 20 czerwca 2020 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Miedźna do kategorii dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu w częściach określonych w paragrafie 1 punkt 1 do 3 uchwały oraz w załącznikach. Ja to oczywiście przekazuję do odpowiedniej komisji branżowej i tutaj jeszcze również w tych wolnych wnioskach i zapytaniach od razu, czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś sprawy, jakieś sugestie w końcówce tego roku przed świętami. Bardzo, bardzo proszę. To jeżeli nic nie ma, drodzy państwo, to jeszcze również odczytam pismo, jakie wpłynęło. Może pismo, może bardziej podziękowania. Szlachetna paczka, lubię ludzi. Dla wszystkich tych, którzy przyczynili się radnych do zrzutki na szlachetną paczkę dla potrzebujących. A zarazem dla tych, którym się to nie udało, jeszcze może zachęcamy w przyszłym roku i tak dalej. Mimo wszystko pozwolę sobie to czytać. Wzorem ubiegłego roku gmina Mieźnia włączyła się do ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy osobom najuboższym. Szlachetna paczka. Dziękujemy za wasze wielkie serca. To wydarzenie, któremu towarzyszyły wielkie emocje i łzy wzruszenia. W imieniu obdarowanej przypadł nam zaszczyt złożenia podziękowań wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomagania, a w szczególności państwu, czyli Radzie Gminy Miedźna. Wójtowi Gminy Miedźna, Janowi Słonince, pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie z siedzibą Woli, pracownikom Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnie z siedzibą Woli, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miedźnie z siedzibą Woli, pracownikom Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnie z siedzibą Woli oraz przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholu w Miedźnie z siedzibą
Woli. Dziękując Państwu za pomoc i wsparcie tegorocznej akcji pomocowej, proszę już dzisiaj o przychylność, pomoc i wsparcie na przyszły rok. Pamiętajmy, dobro powraca, bo warto pomagać. Serdecznymi podziękowaniami, życzeniami zdrowia kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mienie Siedzibą Woli. I Wysoka Rado, drodzy Państwo, jeszcze podziękowania bezpośrednio od Pani, gdzie bezpośrednio ta pomoc trafiła. Ja myślę, że to są fajne podziękowania, dlatego również takim pozwolę sobie Państwu tutaj zacytować, odczytać. Bardzo dziękuję za podziękowanie. Bardzo dziękuję za szlachetną paczkę. Jestem wdzięczna za produkty żywnościowe i specjalistyczne, artykuły higieniczne, które otrzymałam od darczyńcy. Wszystko jest bardzo konieczne w mojej chorobie skóry. Ta paczka zobowiązuje mnie w miarę możliwości również pomóc osobom biedniejszym ode mnie. Książki są wspaniałe i w moim stylu. Miło mi było podziękować osobiście, z wielkim szacunkiem i sercem. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Życzę Państwu szczęśliwych, zdrowych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. To tej właśnie osoby, której właśnie do której ta szlachetna paczka trafiła. Te pieniądze, które udało się nam uzbierać i przekazać. Drodzy Państwo, ja zapytam jeszcze raz, czy ktoś z Państwa jeszcze raz w tych wolnych wnioskach ma jakieś pytania, wnioski, to jeszcze pozwolę sobie na koniec. Może no, co mogę na koniec? No, mamy święta Bożego Narodzenia. Zbliżają się, drodzy Państwo, więc niech te nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego roku i planów na nadchodzący 2021 rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu złożyć wiele budujących myśli, energii potrzebne do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego nowego roku, obfitującego wielkie pasma sukcesów w tym trudnym czasie, jaki obecnie dalej go mamy w czasie pandemii. Drodzy Państwo, i tymi słowami, tymi życzeniami zamykam obrady Rady Gminy Miedźna. Dziękuję Państwu bardzo.